Jak otworzyć kurs dla studentów bez podziału na grupy? Domyślnie każdy nowo utworzony kurs jest zamknięty. Jeżeli zakończyliśmy uzupełnienie treścią naszego kursu lub chcemy udostępnić już fragment jego treści, należy wybrać z lewego menu opcję uczestnicy, a następnie z prawej strony z menu akcji opcję metody zapisów. Metoda nazwana zapisywanie samodzielne student jest tą, która nas interesuje. Aktualnie nie działa, co wnioskujemy po jej szarym kolorze. Aby ją uruchomić, naciskamy zębatkę z kolumny modyfikuj dla tej metody zapisów. Potrzebne są minimalne zmiany w ustawieniach domyślnych. Wybieramy tak dla dwóch pierwszych opcji, czyli dostępu dla już zapisanych użytkowników i dla nowych rejestracji. Gdybyśmy zakończyli teraz edycję bez wpisywania klucza dostępu, kurs byłby otwarty dla całej społeczności akademickiej. Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp do kursu, wpisujemy klucz hasło. To miejsce pozwala również na sprawdzenie, jaki klucz jest aktualnie ustawiony poprzez naciśnięcie oczka. Dokonane ustawienia wystarczą, aby umożliwić dostęp do kursu tylko dla wybranej grupy studentów. Naciskamy więc Zapisz zmiany. Teraz można ustawiony klucz dostępu przesłać wraz z linkiem do kursu poprzez USOS Web do wybranej grupy studentów. Gdzie znajdziemy link do kursu? Znajdziemy go na stronie głównej. Aby do niej wrócić, zawsze możemy kliknąć skróconą nazwę, widoczną w ścieżce pod nazwą modułu, lub w lewym menu na samej górze. Link do wysłania studentom kopiujemy z paska adresu w przeglądarce. Kończy się on numerem ID, który identyfikuje jednoznacznie Państwa kurs. Skopiowany link wraz z jednorazowym kluczem dostępu wysyłamy do studentów mających uczestniczyć w kursie. Dzięki temu nie będzie konieczności zapisywania metodą ręcznego ich wyszukiwania w systemie, co może być problematyczne przy dużych grupach wykładowych.